Hejka dziewczyny, dzisiaj przychodzę do Was z filmem takim o jednej marce, bo kiedyś dawno ja chyba nagrywałam coś tego typu, ale na pewno dawno tego u mnie na kanale nie było, a ostatnio kilka z Was pytało się mnie o konkretne marki, co ja z tych marek mam, co polecam, co się mnie sprawdza, bardzo prosiłyście o Mokosz, prosiłyście o Bandi bardzo, bardzo mocno, a właśnie wydaje mi się, że ja chyba o Bandi nagrywałam taki film, więc jeżeli ta seria Wam się spodoba, to bardzo chętnie Wam będę nagrywała, oczywiście z takich marek, z których mam więcej niż tam kilka kosmetyków, to jak najbardziej. I dzisiaj będzie o firmie Mokosz, o marce Mokosz. To jest polska marka z fajnymi składami, z bardzo, bardzo dużym asortymentem i cały czas rozwijająca się marka, co jest bardzo fajne. I powiem Wam szczerze, że no ja nie wiem od ilu lat kosmetyki Mokosz używam, ale myślę, że mniej więcej odkąd jest ten kanał, no może nie aż tyle, ale no myślę, że z 7 lat... Pewnie te kosmetyki są gdzieś u mnie, więc naprawdę dosyć długo. I wiecie co, ja tak tych kosmetyków trochę mam i nawet nie sądziłam, jak tak wszystko pozbierałam. Mam nadzieję, że zebrałam wszystko, co tutaj mam. To tych kosmetyków się trochę okazało, a jak wiecie, tu w toaletce jeden, tu w lodówce drugi, tu do ciała trzeci, to tak się rozchodzi, tak uważacie, że w sumie no nic z tej marki, przecież za dużo kosmetyków nie mam, o czym ja Wam tu opowiem. A jak sobie zebrałam wszystkie kosmetyki, które mam o koszt, to nagle okazało się, że w sumie jest ich sporo i mam o czym Wam opowiedzieć. Więc dzisiaj Wam opowiem o tych kosmetykach, które mam. I opowiem Wam, co i na ich temat myślę. Natomiast od razu mówię Wam, że nie mam też takich pojedynczych, jakby Wam to powiedzieć, pojedynczych surowców, pojedynczych składników, które marka Mokosz ma i ma bardzo dużo takich składników, typu najróżniejsze glinki, najróżniejsze oleje. Mokosz bardzo dużo tego ma, chyba nawet oni olejki eteryczne mają, więc naprawdę dosyć duży wybór tego wszystkiego u nich jest. Ale ja mam wszystkie kosmetyki takie, powiedzmy, złożone, robione, wiecie, typowo kosmetyki. I pierwszą rzeczą, zastanawiałam się, który kosmetyk Mokosz jest takim czymś, co bym Wam powiedziała, że po prostu bierzcie w ciemno i każdy będzie zachwycony. I nad trzema się zastanawiałam, ale stwierdziłam, że to miano chyba wygra właśnie żel do mycia twarzy. I powiem Wam szczerze, że mam trzy moje ulubione żele do mycia twarzy, które wymiatają wszystko inne, wszystkie inne i jednym z nich jest Mokosz. I o, to jest naprawdę wyjątkowy żel do mycia twarzy. Po pierwsze, opakowanie mi się strasznie, strasznie podoba. Może do podróżowania jest dosyć trudne, ale ogólnie opakowanie mi się, no, jest przepiękne. Naprawdę w ogóle opakowania Mokosz są piękne i to jest po prostu cudowne. I na pewno to opakowanie sobie zostawię później na przykład przelewanie żeli do mycia rąk. Po prostu do tego opakowania, bo jest piękne. I to jest odżywczo nawilżający żel do mycia twarzy. I powiem Wam, że serio dziewczyny, ten żel jest odżywczo nawilżający. Jeżeli go miałyście, to wiecie, o co chodzi. Jeżeli go nie miałyście, to myślę, że nie jesteście w stanie sobie nawet wyobrazić, o co chodzi i jaki może ten żel być, bo mój pierwszy kontakt z nim był naprawdę takie wow, w ogóle wow, a tak można, że to się da tak zrobić? Słuchajcie, bierzecie go, on się prawie w ogóle nie pieni, ale czujecie, że ta skóra jest myta. To nie jest żel typu, który się nie pieni, który zmyjecie i tak w sumie nie wiecie, czy ta skóra jest umyta, czy nie. On, kiedy go nakładacie na mokrą skórę, po prostu czujecie, jakbyście nakładały na skórę, jakbyście myły swoją twarz czymś nawilżającym. Naprawdę, dziewczyny. Ale przy tym ta skóra jest bardzo ładnie umyta. To jest jeszcze zupełnie coś innego niż Babo. To Wam od razu mówię. To jest zupełnie jeszcze coś innego. Nie mam żadnego innego żelu, który mogłabym Wam tutaj do Mokosz porównać. I tak jak ja na przykład kiedyś lubiłam żel do mycia twarzy Fridge, który był świeżym kosmetykiem i tak dalej, który uważałam już za taki absolutnie najbardziej nawilżający może, no to Mokosz i tak go przebija, po prostu. No to jest najlepszy żel tego typu, no on będzie dobry dla cer suchych, on będzie świetny dla cer trądzikowych, dla cer takich bardzo wrażliwych, dla cer, które szybko się wysuszają i ściągają, no po prostu obłęd. Dziewczyny, to jest obłęd i naprawdę... Jeżeli możecie, kupcie go sobie w normalnej cenie, jak nie, to polujcie gdzieś na promocję, ale to jest coś. Jeżeli miałabym Wam polecić jeden kosmetyk marki Mokosz, to zdecydowanie żel do mycia twarzy. Drugim kosmetykiem, który nie wiem ile opakowań zużyłam i na pewno będę używać cały czas, to jest brązujący balsam do ciała pomarańcza z cynamonem. U mnie tego zapachu samoopalacza w tym produkcie nie czuć. Ja nie wiem, bo pod którymś filmikiem, chyba jak Wam w tamtym roku nagrywałam film o balsamach brązujących, to chyba niektóre z Was pisały, że u Was ten produkt i tak czuć samoopalacze. Ja nie wiem, czy to zależy od serii produktu, czy od tego, jak dana skóra reaguje z kosmetykiem. Nie mam pojęcia. U mnie to jest jeden z niewielu produktów, w którym nie czuję w ogóle na mojej skórze zapachu samoopalacza. Czuję tylko cudowny zapach właśnie takiego pomarańczy,
Ja cynamonu to nie czuję na przykład. Taki właśnie pomarańczy. Pomarańczy z jogurtem. O, taki zapach ja czuję mniej więcej. No i to jest produkt, który... No, tym się według mnie nie da zrobić krzywdy, jeżeli oczywiście macie spilingowaną skórę, bo on jednocześnie nawilża. To jest dla mnie dwa w jednym. To jest samopalacz, który bardzo dobrze nawilża skórę, to daje stopniowy efekt, więc to wygląda po prostu bardzo naturalnie. Jak go używacie, ja go nawet używam do twarzy i jest ok, nic się mnie nie zapchało, nie wysypało, nic się nie stało, także do twarzy myślę, że ja latem też go będę używała, żeby trochę wyrównać tą różnicę. I powiem wam, że no naprawdę efekt, kolor... Wow, jeżeli szukacie czegoś brązującego z super składem, no to polecam wam Mokosz. No i tutaj naprawdę to nie jest też tak, że nałożycie go raz i już jesteście w ogóle opalone, jakbyście wróciły z wakacji. Nie, on daje naprawdę stopniowy efekt. Ja go tak sobie stosuję, jeżeli chcę taki na już, no to 2-3 dni pod rząd, a później 2 razy w tygodniu. Dla mnie ten kosmetyk jest wydajny. Wiecie, no nie jest tak, że zużywam opakowanie na raz. To jest drugi kosmetyk Mokosz, który uważam, że jest kosmetykiem genialnym. I to jest coś, co u mnie jest opakowanie za opakowaniem, opakowanie za opakowaniem. I kocham, uwielbiam. I trzeci, który jest takim totalnym, totalnym hitem. Właśnie to są trzy te w ogóle najlepsze kosmetyki. No to jest... Szczególnie teraz. Masło do ciała Vanilia z tymiankiem. Ja odpływam. Ja za każdym razem, kiedy to nakładam, za każdym razem, kiedy tego wącham, odpływam. Ślinka mi cieknie za każdym razem, jak to wącham. To jest kosmetyk, który ja bardzo oszczędzam, bo to nie jest tani kosmetyk. To jest taka ich, ta seria Icon chyba. Czekajcie. Czy to było to? Tak, to jest ta ich seria Icon. To jest taka seria premium bardziej, bym powiedziała. Te opakowania inaczej wyglądają. I te kosmetyki są trochę inne. Ale to, ten zapach, ta konsystencja i to wszystko, to jest dla mnie spa zamknięte w słoiczku. No konsystencja to jest takie, wiecie, roztopione masło mniej więcej. Ja go najczęściej stosuję po prostu po kąpieli. Kiedy jestem po kąpieli, moje ciało jest rozgrzane delikatnie, tylko osuszone ręcznikiem. I wtedy on pod wpływem temperatury ciała zmienia się w olejek. Jest to bardzo wydajne, mimo że tej swojej ceny to jest to produkt bardzo wydajny. No i ten zapach, ja wam nie jestem, to nie pachnie dla mnie wanilią z tymiankiem w ogóle, bo wanilia z tymiankiem może się wydawać taki dziwny zapach, nie. Ja tutaj czuję dosyć mocno, bo tutaj chyba było coś z kawą, masło shea jest. W ogóle na drugim miejscu, dziewczyny, macie olej arganowy, więc to w ogóle też dla skóry jest coś genialnego. Ja tu coś z kawą widziałam, że nie chcę mi się całego składu analizować, ale tutaj jest coś z kawą i jak wąchacie... To ja czuję tutaj zapach kawy, ale taki nienachalny, nie taki perfumowany. No po prostu obłęd. I to, co mogę wam na przykład na teraz też polecić, bo zaczyna się robić ciepło, to jest też ta seria Icon i to jest rozświetlające serum do ciała i to też ma niby ten zapach wanilii z tymiankiem. Ale to też jest dla mnie zapach po prostu spa, no coś cudownego. I to jest olejek, który ma w sobie... bardzo dużo takich złotych, drobnych drobinek, czyli takie rozświetlające. Bardzo fajne, czy na nogi, czy na ręce. Na dekolt może trochę nie, bo to za bardzo się będzie świeciło, ale właśnie nogi, ręce, włosy, końcówki włosów, na przykład takim olejkiem delikatnie, to co wam już tam zostanie tylko na dłoniach, możecie sobie przejechać jak najbardziej. No i to jest kolejny świetny kosmetyk. Jeżeli chcecie trochę luksusu, bo to jest taka seria bardziej premium, jeżeli chcecie trochę luksusu, to wam na maksa ten kosmetyk polecam, bo to jest po prostu kolejny raz spa zamknięte w butelce. Kolejny bardzo, bardzo dobry kosmetyk, ale na dzień, jak dla mnie, to jest krem pod oczy i to jest krem pod oczy zielona herbata. To jest, ja już wam o tym kremie mówiłam w filmie o kremach pod oczy, taki cały wielki przegląd robiłam. I według mnie to jest świetny krem pod oczy, ale na dzień. Dla mnie na noc on jest troszeczkę za słaby, trochę za delikatny. Na noc muszę go nakładać bardzo grubą warstwą, ale bardzo, bardzo go lubię nakładać na dzień. On ma też takie rozświetlające drobinki i na dzień to jest jeden z moich ulubionych kremów, serio. Bo pięknie na nim wygląda makijaż, idealnie mi nawilża, nie przeciąża. No jest idealny, to jest krem pod oczy na dzień idealny. Jak nie macie jakichś wielkich wymagań i nie robicie mocnego makijażu, to myślę, że on na noc dla was też będzie jak najbardziej ok. Natomiast dla mnie no na noc troszeczkę jest za słaby, ale na dzień to jest po prostu petardziocha. I wiem, że też Mokosz ma takie serum pod oczy peptydowe chyba, już nie pamiętam czy z ogórkiem, nie pamiętam z czym, ale wiem, że Mokosz ma serum pod oczy i na przykład, nie wiem, na noc połączenie serum i tego kremu, to myślę, że też by było super. Myślę, że za jakiś czas w to serum pod oczy Mokoszu się zaopatrzę, bo to też na pewno będzie hit. Także ten krem fajny, też szybciutko się wchłania, no naprawdę bardzo, bardzo dobry kosmetyk.
kolejny, który też bardzo lubię, tego sobie jeszcze w ogóle trzymam w opakowaniu. To będzie kosmetyk już dla takich osób, które lubią tego typu peelingi, bo to jest peeling do twarzy, dokładnie się to nazywa, aktywny peeling do twarzy, róża z jagodą. Ale to jest dosyć ostry peeling. Jeżeli lubicie mechaniczne, ostrzejsze peelingi, to będziecie z niego zachwycone. Jest bardzo fajny, on ma też glinkę w swoim składzie chyba. No jest taki naprawdę konkret. I tutaj tych drobinek jest bardzo dużo. Są średnie, one nie są drobniutkie, ani nie są bardzo grube. Są średnie te drobinki, ale jest ich bardzo, bardzo dużo. Więc jeżeli lubicie peelingi mechaniczne, takie wiecie, które faktycznie czuć, że tych drobinek jest sporo, to jak najbardziej Wam ten polecam. Ja taki ostrzejszy peeling robię raz na 2 tygodnie, raz na miesiąc czasami, też nie za często, bo ja też dużo innych enzymatycznych, kwasowych rzeczy używam, więc tego typu peelingi używam raz na jakiś czas, ale też dla Was lubię mieć, wiecie, w zanadrzu coś takiego, żeby Wam zaproponować, bo wiem, że wiele osób to lubi. I to jest wygładzający krem do twarzy Figa. W ogóle ta seria z figą, bo z figi też jestem żel do mycia twarzy, ta seria z figą jest po prostu świetna. Kremu nie ma już ponad połowę, a niedawno go otworzyliśmy. I to jest krem, który jest właśnie dosyć lekki. On bardzo ładnie nawilża. Czekajcie, muszę się przysłonić. To jest krem, który bardzo ładnie nawilża, ale przy tym nie przeciąża tej skóry. Właśnie ona nie jest obciążona. Nie wyskakuje nic na niej. To taki idealny krem na dzień, na noc. Tak naprawdę całodzienny, taki też podstawowy, można by powiedzieć. Bardzo ładnie nawilża, ma trochę ekstraktów przeciwsmarszczkowych, więc tak też będzie działał. Ale właśnie taki, jeżeli macie cerę mieszaną, taką nawet tłustą, to on się u Was bardzo fajnie będzie sprawdzał. No taki naprawdę bardzo, bardzo dobry krem. To jest jędrniejący eliksir do twarzy i ciała, pomarańcza. I mam ten duży, który używam do ciała i ten mały, który używam do twarzy. Powiem Wam, że jeżeli chodzi o ciało, to jest naprawdę fajna sprawa. To faktycznie bardzo ładnie pachnie pomarańczą, więc skład naprawdę jest super, zapach jest super. I to jest olej, który nie jest taki bardzo tłusty, bardzo fajnie się wchłania. Ja go właśnie po kąpieli, po prysznicu bardzo lubię teraz używać. Mimo że teraz balsamy wieczorami tak średnio mi tą porą roku pasują, tak ten naprawdę ogólnie jako olej nawet bardzo fajnie się sprawdza. Nie wiem, czy to zapach, czy ta taka bardzo fajna konsystencja. Tych olej naprawdę jest świetny i bardzo, bardzo do ciała go lubię. Natomiast właśnie to jest to, że ja rzadko wracam drugi raz do tego samego olejku do ciała. Jest ich tyle na rynku, że ja bardzo lubię je testować. Ale ten jest fajny, bo nie jest właśnie taki tłusty, nie czuję się taka lepka, brudna po nim. Naprawdę bardzo fajny. A jeżeli chodzi do o twarz, no to on jest po prostu nawilżającym takim olejkiem. Fajny skład, bo jest ta makadamia, jest ten olej arganowy, więc naprawdę fajnie, nie podrażnia mnie, nie uczula, a nic takiego. Ale znowu wiecie, o co chodzi, że mam tyle innych olejków z tak naprawdę bogatymi i szerokimi składami, że to znowu jest, powiedziałabym, takie serum, podstawowe przeciwsmarszczkowe serum. Ogólnie jeżeli chcecie fajnie nawilżyć sobie skórę, działać przeciwsmarszczkowo i chcecie czegoś odświeżającego, pomarańczowego, no to bardzo Wam polecam, jak najbardziej ok. No bo tutaj też macie wysoko w składzie, fajny, krótki skład, właśnie wysoko w składzie olej arganowy, więc czemu nie? Przychodzę po dużo dłuższym czasie dograć Wam jeszcze coś, bo nie opublikowałam tamtego filmu, nagrywałam go dosyć dawno temu, nie opublikowałam go, bo chwilę po tym jak nagrałam tamten filmik, słuchajcie, w moje ręce wpadły kolejne kosmetyki, mogła się stwierdziłam, że poczekam, przetestuję dobrze te i Wam po prostu dogram. I jeszcze właśnie po tym jak nagrywałam tamtą część, Mokosz wypuścił kolejną partię, kolejną serię tak naprawdę kosmetyków do ciała, kolejna wersja zapachowa. Pokazałam Wam właśnie wcześniej ten cudowny zapach wanilia z tymiankiem. Od czasu nagrywania tamtej części mam drugie opakowanie, które też już jest trochę zużyte. Uwielbiam. I to jest, słuchajcie, akurat to właśnie było masło do ciała, a tutaj mam balsam do ciała. I te dwie konsystencje między sobą się bardzo, bardzo różnią. Natomiast te balsamy mają dużo lżejszą konsystencję niż te masła. Tutaj macie takie typowe masło, które bierzecie w dłonie i jest takiej konsystencji masła, naprawdę masła i dopiero pod wpływem ciepła się rozpuszcza i tworzy taki olejek. Natomiast balsam to jest taka konsystencja śmietanki, po prostu zwykłego balsamu, który też super nawilża. Natomiast jeżeli lubicie taką opcję, że macie ciało właśnie takim delikatnie jakby olejkiem, no to wtedy Wam bardziej bym polecała masła. Natomiast jeżeli lubicie coś, co Wam się szybko wchłania, na przykład na rano, ja akurat balsamuję ciało tylko raz dziennie wieczorem, mnie to wystarczy, ale wiem, że są osoby, które robią to 2 razy na dzień. I jeżeli szukacie czegoś, co Wam się szybko wchłania, szybko też się rozprowadzi, znaczy z tym też nie ma problemu, ale wiadomo jak to masło, olejki trochę dłużej nam się wchłania, natomiast to się bardzo szybko wchłania, też bardzo dobrze nawilża,
No i też kolejny raz zapach. Tutaj, jeżeli chodzi o wanilię z tymiankiem, macie taki dosyć słodko-kawowo, no po prostu idealny zapach spa, ale słodki. Natomiast jeżeli chodzi o tą zieloną kawę z tabaką, to wam powiem, że ja tego zapachu, kurczę, dla mnie to jest taki lawendowo, trochę ziołowy, ale nie mylcie, że to będzie takie ziołowe jak przyprawy. To też jest dla mnie zapach spa, dlatego ja tak bardzo kocham kosmetyki do ciała Mokosz. One mnie przynoszą totalnie, jakbym była w spa i mogę sobie domowe spa robić. Cudowny zapach, to jest trochę zapach unisex, że mogą go i faceci, i babeczki stosować ze spokojem. No, ciężko go opisać, ale jest tak piękny, mówię, ja tak jakbym tutaj trochę lawendę wyczuwała, trochę właśnie tymianek. To jest unikalne połączenie ekstraktu z liści tytoniu zanurzonego w oleju konopnym, wykazuje działanie antyoksydacyjne, ochronne, olej z kozieradki, nie czuć tutaj kozieradki w zapachu. Olej z czarnuszki, też bym nie powiedziała, że tu czuć ten olej z czarnuszki, wiecie, wiecie, to wszystko jest tak po prostu, ale macie też olej arganowy, żożobę, z baobabu, to po prostu skład tu jest wow, ale naprawdę, aha, właśnie, tutaj jest paczula, no. I powiem wam, że ta paczula chyba, bo tutaj na przykład nie czuć czarnuszki, nie czuć kozieradki, jeżeli się tego boicie, ale ta paczula z trochę tymi ziołami, no cudo, cudo. Naprawdę, jeżeli lubicie takie nietypowe zapachy, nie spotkacie balsamu o takim zapachu, takie przeniesienie trochę do spa, to mega wam polecam ten Mokosz, albo jeden, albo drugi. Tu jest słodszy, tu jest taki bardziej wytrawny zapach, bym powiedziała, ale naprawdę są ekstra. I właśnie tutaj też mam z tej serii zielona kawa z tabaką, peeling solny do ciała. I zobaczcie, to jest tak zbita, to w ogóle widzicie? Nic za nie poleci, to jest tak zbite, to jest tak świetna konsystencja, tak nawilżająca. I to są też peelingi, które na długo wystarczają, bo bierzecie to w dłoń i to się nie przesypuje między palcami, tylko naprawdę nawet taką kulkę możecie sobie zrobić i troszeczkę go, ja go wcale dużo nie nakładam, bo on ma bardzo dużo kryształków tutaj, a przy tym jest ekstremalnie nawilżający i w momencie, kiedy ja na przykład używam tego peelingu, to nie potrzebuję już balsamu po nim, ale też nie zostawiam takiej maślanej warstwy, bo ja nienawidzę, jak peelingi zostawiają taką, wiecie, gęstą, maślaną, taką, że wycieracie się ręcznikiem i tu się coś marzy. Nienawidzę tego. Ten tego nie zostawia, ale ciało jest pięknie nawilżone, więc to wam chciałam jeszcze na koniec dopowiedzieć. Dajcie znać, czy chcecie właśnie więcej takich filmów o właśnie takich typowo jednych markach, czyli nie wiem, tam wam mogę wszystkie marki, których mam więcej niż tam trzy kosmetyki, załóżmy, porobić takie recenzje większości kosmetyków, te, które lubię, te, które mniej trochę lubię, żeby wam podpowiedzieć. Dajcie znać, czy taki film wam się podoba i oczywiście zapraszam do subskrybowania, kciukowania, komentowania.